Zadanie. Liczbą wymierną może być punkt A. Iloraz dwóch liczb niewymiernych. Iloczyn dwóch liczb niewymiernych. Suma dwóch liczb niewymiernych. Na samym początku może przypomnijmy, co to jest liczba wymierna. Liczbę wymierną można przedstawić w postaci ułamka zwykłego, w postaci licznika i mianownika, gdzie licznik L należy do liczb całkowitych, a M również należy do całkowitych, ale M nie może być zerem. Więc muszą to być warunki spełnione. I teraz przechodzimy do punktu A. Czy iloraz, czyli dzielenie dwóch liczb niewymiernych, może być liczbą wymierną? Możemy wziąć na przykład liczbę pierwiastek z 7 i podzielić przez pierwiastek z 7. Te dwie liczby są niewymierne, ale po podzieleniu otrzymujemy pierwiastek z jedynki i jest to już liczba wymierna. Jedynkę, zauważ, możesz przedstawić w postaci licznika i mianownika, na przykład, że jest to 2 drugie. 2 drugie jest równe 1, czyli jedynkę przedstawiamy w postaci określonej tutaj w zadaniu. Czyli w punkcie A otrzymaliśmy tutaj prawdę. Teraz przejdźmy do punktu B. Iloczyn dwóch liczb niewymiernych, no właśnie, czy może być liczbą wymierną? Trzeba się przez moment zastanowić. Ja wybiorę tutaj iloczyn dwóch liczb niewymiernych, ponieważ pierwiastek z 3 jest liczbą niewymierną i pierwiastek z 3 także, więc tutaj iloczyn będzie 9, ale pierwiastek z 9 to jest 3, więc ta liczba już będzie liczbą wymierną. Czyli również tutaj napiszemy plusik. Teraz przejdźmy do punktu C. Czy suma dwóch liczb niewymiernych może być liczbą wymierną? No i to jest chyba najtrudniejsze pytanie z tych wszystkich. Po pewnym zastanowieniu zauważamy, że jeżeli weźmiemy liczbę ujemną, jakąś niewymierną, minus pierwiastek na przykład z dwóch i dodamy do tego pierwiastek z dwóch, to otrzymamy 0. To jest liczba niewymierna, to jest liczba niewymierna, a 0 jest liczbą wymierną, ponieważ możemy przedstawić ją w postaci na przykład 0 przez 2. Widzisz? Przedstawiliśmy naszą liczbę w postaci licznika i mianownika, więc także tutaj napiszemy plusik i to są nasze trzy poprawne odpowiedzi.